dzień w dzień jako kobieta, jeszcze blondynka, nasłuchałam się po prostu tyle rzeczy, że szok. Kobieta, inżynier jak świnka morska, ani świnka, ani morska. Strony to ona se może w pamiętniczku pisać. No halo, Jezus Maria, chwała za to, że nowe pokolenia już nie słuchają takich pierdół. Oglądanie, jak rozwijają swoje skrzydła, nie? To jest coś, co mnie napędza i to mnie od zawsze napędzało. Powiedz mi, na jakim etacie mogłabym pracować godzinę dziennie, a zarobić kilkaset tysięcy złotych? Kurczę, mniej niż 50 zł, czy tam w okolicach 50 zł za pakiet na początek, za rok? Wow! Moją akademię WordPressa przeszło już kilka tysięcy osób łącznie i w tych sklepach osiągnęły przychód 100 tysięcy, pół miliona albo milion złotych. Ktoś pyta, jak ty zrobiłaś tą stronę, jak zaczęłaś, to one opowiadają, że no z akademią oli po prostu WordPressa. Jest garnitur, tutaj bluzka, a tutaj getry. 9 lat zrobiłam przypadkiem pierwszą stronę internetową i to w Wordzie było. Witam serdecznie w pierwszym odcinku cyklu rozmów z partnerami LHPL. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Ola Gościniak. Z Olą rozpoczęliśmy współpracę od 7 lat, 7 lat temu, więc może Ola, chciałabym, żebyś odpowiedziała na najtrudniejsze pytanie podczas dzisiejszego naszego spotkania, a mianowicie pytanie dotyczące tego, żebyś opowiedziała trochę o sobie. Jasne, rzeczywiście to jest trudne pytanie, jak ostatnio pan w taksówce mnie zapytał, czym się zajmuję, to tak sobie pomyślałam, o Boże, co ja mu mogę odpowiedzieć, bo tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Koniec końców odpowiedziałam zdawkowo, branża szkoleniowa. Czym się zajmuję? Prowadzę bloga, jestem interaktywna od 8 lat, od 11 lat. Ogólnie prowadzę biznes, zaczynałam jako freelancerka, tworzyłam strony internetowe na WordPressie. W tej chwili w ramach bloga jestem interaktywna, uczę innych, jak mogą samodzielnie stworzyć stronę internetową. Prowadzę też mentoring dla osób, które chcą się przebranżowić i zacząć tworzyć strony internetowe na WordPressie na zlecenie. Wspieram osoby, które chcą zacząć swój biznes online, zacząć zarabiać w online, i wspieram w ramach interaktywnej Akademii WordPressa, ale też w interaktywnej paczce od strony takiej bardziej biznesowej i strategicznej. O super, to rzeczywiście masz bardzo dużo na głowie. Zauważyłam, że też w ostatnim czasie tak bardzo mocno zaczęłaś dzielić się swoimi sukcesami, bo obserwuję twoje social media. Te sukcesy są naprawdę bardzo imponujące. Nie masz też problemu z tym, żeby dzielić się taką wiedzą tajemną dotyczącą twoich zarobków. Mhm. Wiem, że te wszystkie działania, czyli blog, kursy, szkolenia, produkty cyfrowe, czy też te produkty takie offline, generują fajny zysk dla ciebie. Natomiast no doskonale też wiem we współpracy z nami, że dywersyfikujesz różne źródła przychodu. Mogłabyś nieco więcej na ten temat powiedzieć? Jasne. Rzeczywiście dywersyfikacja, taka różnorodność jest dla mnie bardzo istotna, bo i z jednej strony, tak jak mówiłam, mam tą Akademię WordPressa, czyli no, kurs online. Z jednej strony mam także książki. Tu chyba nawet za mną widać, tak? Jest za tam książka też. Bądź online. Tak, rzeczywiście. Teraz niedługo będziecie mieli drugą na półce, bo tutaj dostałam z drukarni już okładkę w prufie, chcę więcej, druga książka, czyli mamy tutaj książki, e-booki różne, na przykład o CSS-ie, o sklepie online, o newsletterze, tak? Więc tych e-booków też mam sporo. Oprócz tego organizuję konferencję Girl Boss co roku online'ową, czyli tutaj jeszcze jest dodatkowo konferencja, ale także to, o czym pewnie dzisiaj tutaj będziemy przede wszystkim rozmawiać, to afiliacja, tak, programy partnerskie i takie moje oczko, takie najważniejsze oczko w koronie moich programów partnerskich, no to rzeczywiście jest nasza tu wspólna współpraca z LHPL. A gdybyś mogła mi powiedzieć coś więcej na temat tej współpracy, dlaczego ona jest dla ciebie istotna, pomijając już też kwestie finansowe, to co wzięłaś pod uwagę właśnie wybierając firmę hostingową do współpracy partnerskiej?
Wiesz co? Ja wcześniej, co jest ciekawe, zanim poznałam LH, polecałam inną firmę. I problem z nią był taki, że nie zawsze ona zapewniała taką jakość, jaką ja bym chciała. W momencie, kiedy wiesz, ja ręczę swoim imieniem i nazwiskiem, kiedy coś polecam, tak? I dla mnie jest istotne, że jak polecam coś, to tak jakbym, wiesz, polecała swojej najlepszej przyjaciółce, żeby tak się tak zadbać, tak, w dobre ręce przekazać. I w momencie, kiedy poznałam was chyba na jakimś, już nie pamiętam, evencie, czy to na World Upie chyba poznańskim, Anetę poznałam, jeśli dobrze pamiętam, potem na World Campach, jeszcze z Jakubem wtedy rozmawiałam, który u was pracował, to sama się przeniosłam do was i dopiero jak byłam pewna tej jakości, którą oferujecie, to rzeczywiście tutaj podjęliśmy te 7 lat temu współpracę, no, którą do tej pory kontynuujemy, bo w momencie, kiedy ja do was przynoszę klientów, a myślę, że tutaj mogłabym powiedzieć, że to już jest ponad ile, myślę, że ponad 1000 klientów przeprowadziłam do LH, to ja jestem pewna, że te osoby są w dobrych rękach. Jeszcze ani razu nie usłyszałam, żeby ktoś był, wiesz, niezadowolony z tego, co wy oferujecie. Także to jest dla mnie najważniejsza rzecz, która ma wpływ, że rzeczywiście ta współpraca jest owocna i trwa już tyle lat. No i przede wszystkim też, no nie będę ukrywała, że samo takie polecanie konkretów bardzo ułatwia moim kursantkom życie, bo zobacz, mam tą Akademię WordPressa, uczę jak zrobić stronę internetową, to nie mówię, nie robię, wiesz, takiego przekroju 10 hostingodawców, gdzie one muszą robić research, który jest najlepszy i czy na pewno i w ogóle, przecież one by w ogóle nie założyły do przyszłego roku tej strony wtedy, tylko mają pewność, że ten research, to wszystko zrobiłam ja za nich i one po prostu wchodzą, kupują odpowiedni pakiet i są pewne, że są w dobrym miejscu, gdzie mają najlepszą jakość w bardzo dobrej cenie zapewnioną, nie? Tak, zwłaszcza, że jeszcze z kodem rabatowym ten próg wejścia w usługi hostingowe, w budowanie strony internetowej tym kodem, który jest u Ciebie spersonalizowany, jest o wiele, wiele niższy. No nie jest to jakiś super duży wydatek, no i też może pomóc Dokładnie. Zaangażować właśnie do budowy własnej strony internetowej. Tak, co jest w ogóle ciekawe, wiele z moich kursantek nawet się dziwi, bo one mają często takie przekonanie, że hosting, że domena, że to są takie naprawdę duże koszty, tak? A w momencie, kiedy jeszcze tutaj dostają konkretny link, dostają ten rabat dodatkowy mój partnerski, to tak myślą, kurczę, mniej niż 50 zł, czy tam w okolicach 50 zł za pakiet na początek, za rok, wow, nie? I są takie zadowolone, że rzeczywiście gdzieś tam mocno po kieszeni to nie uderzyło. Zwłaszcza, że to jest, wiesz, początkujący biznes, który nie ma dużych, nie ma dużego budżetu na start. No tak, 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 dokładnie. A czy twoja rozpoznawalność w jakiś sposób pomaga ci w takiej twojej codziennej pracy? To jest ciekawe pytanie, bo wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym. Ale no na pewno, wiesz, w momencie, kiedy moją Akademię WordPressa przeszło już kilka tysięcy osób łącznie, to też przychodzą do mnie osoby, które dowiedziały się, wiesz, od znajomej, od kogoś tam innego, ktoś polecił ten kurs. Ja przecież mam na swoim pokładzie osoby, które mają teraz nawet wielomilionowe biznesy. Pozwolę sobie tutaj coś pokazać. Ojej, kurczę, zaciągnę się. Mam. Zobacz. Ja co roku rozdaję takie medale. To są medale, interaktywne medale. Jest medal złoty, srebrny i brązowy. I to są w ogóle medale, które ja rozdaję osobom, które ukończyły Akademię WordPressa. Wyklikały sklepy online w mojej akademii i w tych sklepach osiągnęły przychód 100 tysięcy, pół miliona albo milion złotych. Ja już mam 2 złote medale rozdane. To są naprawdę rozpoznawalne, fajne, wielomilionowe biznesy. Na przykład Asia Gacek-Sroka z Propsa, albo zresztą też Poznań, albo Agnieszka Gaczkowska z Oplotków, zresztą też Poznań. Poznań coś tu nieźle rządzi, bo
też tutaj i LH, i ja jesteśmy też z Poznania. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, że to są też dziewczyny, które działają w online, nie? I jak ktoś pyta, jak ty zrobiłaś tą stronę, jak zaczęłaś, to one opowiadają, że no z akademią Oli po prostu WordPressa. Więc też często w momencie, kiedy robię nabór, to przychodzą do mnie osoby, które czekają na ten nabór, bo one wiedzą, że one chcą u mnie być po prostu. Że nie wiedzą, że nie dość, że ich nauczę tego WordPressa, to ja jeszcze pracuję nad tym, żeby te osoby miały jakby konkretne rezultaty. Czyli wiesz, nie zależy mi, żeby ktoś tam wydał pieniądze na mój kurs, odłożył gdzieś tam na kupkę wstydu i do niego nie wrócił. I ja naprawdę od lat kształcę się w tej dziedzinie, szukam rozwiązań, jak dodatkowo zmobilizować te osoby do działania, żeby rzeczywiście zrobiły tą stronę. No i co? Daję motywacje zewnętrzne, jakieś medale, tak? Organizuję gale interaktywnych, żeby dodatkowo docenić te osoby. Albo teraz przygotowałam raport, nawet mam ze sobą, jesteś ekspertką, uwierz w to, w którym dodatkowo szukałam na grupce 1000 badanych kobiet, jakie obawy blokują w tym, żeby zacząć działać. I rzeczywiście ja w tych ostatnich latach bardzo się poświęciłam ku temu, żeby tak holistycznie zadbać o każdą osobę, która do mnie przychodzi i myślę, że rzeczywiście to ma wpływ, że ta rozpoznawalność się pojawia i też wiele osób do mnie przychodzi, bo one wiedzą, że one się tutaj będą dobrze czuć i będą zaopiekowane. Wspominasz bardzo często i też tak obserwuję twoje wpisy w social mediach, że twoją personą są kobiety. Jaki jest taki rozkład właśnie twoich kursantów? To na przykład wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo tak jak patrzę w statystyki w social mediach, to u mnie na przykład jest 95% kobiet, około 5% mężczyzn w social mediach, jeśli chodzi o osoby, które obserwują mnie i ich demografię. Natomiast w moich kursach to jest już około 90% kobiet, 10% mężczyzn. Więc jest tych panów więcej i mnie to nie dziwi, bo mężczyźni, panowie, którzy przychodzą do mnie i do moich kursów, to często są osoby, które mają problem, wiesz, żeby nadążyć za nowymi technologiami. To często są panowie z takiego pokolenia, na przykład 40+, 50+, którzy chcą założyć tą swoją stronę internetową. I powiem ci tak, że uważam, że oni mają gorzej nawet niż kobiety. Bo problem polega na tym, że wiesz, no stereotypy płci, to że to jest niedobre dla obydwu stron, to jest myślę, że jasne. Tylko że kobiety, wiesz, często już przywykły do tego, że mówi się o nich, że są nietechniczne, że nie dadzą rady i w ogóle i tak dalej, ale kobiety potrafią, wiesz, skrzyknąć się w internecie, w social mediach, żeby przyznać się do tego, żeby popracować nad tym, i to ja widzę. Natomiast panowie, którzy zazwyczaj są uważani za te kwestie, za to, że kwestie techniczne, czy tam właśnie jakieś nowe technologie, rzeczy, wiesz, takie bardziej twarde, że to jest coś, w czym oni są dobrzy, a jeśli są właśnie z takiego pokolenia 40-50+ i sobie z tym nie radzą, to oni się naprawdę czują źle. Oni nie są gotowi, żeby powiedzieć na głos, że jestem zły w kwestiach technicznych. Oni się po prostu wstydzą tego, bardzo się tego wstydzą i czują ogromną presję. I takie osoby często właśnie przychodzą do moich kursów i też na przykład boją się zadać pytanie na forum, bo wyjdzie na to, że oni czegoś nie wiedzą, a jako mężczyźni powinni wiedzieć. To jest naprawdę przykre, tak? To ogromna presja jest dla nich. I często oni zadawają mi pytania, wiesz, na priv mailowo, tak? I też opowiadają o swojej sytuacji, że oni chcą popracować, żeby właśnie potrafili też tą stronę zrobić dla tego swojego biznesu. Albo żeby oni by chcieli po prostu, może nawet się przebranżowić, dowiedzieć się więcej. Ja w ogóle mam kilku panów, którzy, na przykład jeden z nich był grafikiem i on się całkowicie teraz przebranżowił, on wymiata w WordPressie, co jest też dla mnie niesamowite. Także panowie są, ale przychodzą tak bardzo bardziej, wiesz, jeden do jeden, no bo no niestety te stereotypy dają po łapach wszystkim. Widzę, że w ostatnim czasie bardzo mocno komunikujesz event, galę, która odbędzie się w grudniu. Mogłabyś nieco więcej powiedzieć na temat tej gali?
Nie ma sprawy. Ja już tą galę organizowałam, ale online i zaledwie 45-minutową, bardzo króciutką, bo to była właśnie ta gala, na której rozdawałam te medale, tak? Tylko że to była taka gala, że pocztą były medale wysłane, osoby przyszły, wiesz, na live razem taki w 8 osób i te medale tak wręczałyśmy w online, że tak, wiesz, przekazywałyśmy i ta osoba wyjmowała z ekranu, więc wyglądało to dosyć zabawnie. Ale takie miałam możliwości na tamten czas, a bardzo chciałam coś takiego zrobić. I teraz w tym roku zdecydowałam się, że pierwszy raz zrobię taką galę interaktywną, która będzie stacjonarna. I rzeczywiście będzie ona 11 grudnia w Warszawie i będzie to czas i miejsce, w którym osoby, które prowadzą ten swój biznes, często w online, często w dresach. Ja nawet tak tu zabawnie pokażę, że zobacz, tutaj jest garnitur, tutaj bluzka, a tutaj getry. I często ten nasz biznes tak wygląda, tak? Że siedzimy w domu i tak sobie myślimy, że a taki tam biznesik, nie, ciągle w dresie jestem, gdzie mi tam, nie? Co ja tam wiem? Nie jestem ekspertką w ogóle, bo w naszych głowach, jak zamkniemy oczy i sobie mamy wyobrazić eksperta, to wiesz, widzimy kogoś pod krawatem w garniturze, albo jeśli kobietę, to w szpilkach, tak? I to jest ekspertka. Ja w ogóle też miałam taką sytuację, ostatnio miałam sesję zdjęciową z Agnieszką Werechą, zresztą też z Poznania. I wiesz, ładnie się ubrałam, garnitur umalowałam, podchodzę do lustra na tej sesji, tak sobie myślę. Przepraszam, tak na głos powiedziałam, czy co, Agnieszka w ogóle była w szoku i powiedziałam: o, wyglądam nawet mądrze. Jakby wiesz, jakby wygląd, tak jak się ubieram, miał wpływ w ogóle na to, co mam w głowie, jaką mam wiedzę i doświadczenie, prawda? Także wracając do gali, właśnie ten taki moment, w którym my się możemy tak, wiesz, wystroić, pod koniec roku razem spotkać, docenić się, czy to właśnie rozdać te medale. Co jest w ogóle ciekawe, ja często mam na kursantki, które mówią: nie, ja jeszcze nie łapię się na ten medal. A ja mówię: to wejdź teraz w statystyki w WooCommerce i zobacz, jakie masz przychody, od kiedy założyłaś sklep. 130 tysięcy! Wow, łapię się na medal, nie? I takie w ogóle są zaskoczone. Nie doceniamy, bagatelizujemy to, co robimy. I to jest cel tego wydarzenia, żeby nad tym popracować. Popracować nad tym, żeby poklepać się po ramieniu. Zrobiłeś świetną robotę, tak? Żeby docenić, tak? Żeby tak celebrować tą wdzięczność i też pomyśleć nad kolejnym rokiem, tak, żeby to było takie podsumowanie roku. Oprócz tego, w ramach tego wydarzenia, też w tym roku odpaliłam pierwszą edycję konkursu Kursory Roku, w ogóle ze statuetkami wielkimi. Tu jest taki kursor roku. Mamy 5 kategorii: Girl Boss Roku, Debiut Roku, bo często też osoby, jak się mają zgłosić do konkursu: nie, ja dopiero zaczynam, więc zrobiłam specjalnie kategorię Debiut Roku, żeby te osoby też poczuły się zaproszone do tego konkursu. Strona www roku, z której zresztą lh.pl jest partnerem, będziemy razem wybierać fajne strony. Kurs online roku, jeszcze książka e-book roku, żeby po prostu docenić to, co robimy w tych naszych biznesach. I oprócz tego, że jury wybiera w tych kategoriach zwyciężczynie, zwycięzców, to dodatkowo jest taka ogólna nagroda, nagroda społeczności, gdzie mamy w głosowaniu wyłonione 10 osób nominowanych, z których już jury wybierze laureatkę czy tudzież laureata, bo panowie też biorą udział w kursorach roku. Mam ponad 200 zgłoszeń i dwóch panów, co prawda tylko, ale to mnie też bardzo, bardzo niesamowicie cieszy, że jest też reprezentacja. Także dodatkowo jeszcze taki konkurs też odpaliłam, żeby doceniać siebie. Będzie koncert Kasi Wilk, będą fajne merytoryczne prelekcje, między innymi Iwony Guzowskiej, Olgi Koziorowskiej. No więc no, będzie się działo. Też będzie tutaj bardzo fajne warsztaty organizowane przez LHPL, prawda? Moja sukienka już czeka, wypresowana. Dobra. Nie będę więcej na ten temat zdradzać, ale takie warsztaty będą przez nas przygotowywane. Myślę, że tutaj w roli prowadzącej te warsztaty się sprawdzę. Mam taką przynajmniej nadzieję. To też No rap, jedno z takich pierwszych moich wyjść, gdzie reprezentuję LH i też rzeczywiście
w ostatnim czasie, tak mówiąc zupełnie prywatnie, miałam okazję dla społeczności podczas ostatniego WordCampu teraz we Wrocławiu poprowadzić swoją prelekcję i też widzę i obserwuję, co się u Ciebie dzieje, bo widzę, że ten rok, bieżący rok, to jest taki okres, w którym Ty sama kwitniesz. Zresztą chyba w ostatnim jakimś wpisie podkreślałaś to, że ten rok jest taki rewolucyjny dla Ciebie, prawda? Prawda, no, zgadza się, tak jest. Okay. A gdyby ta rozmowa nasza, dzisiejsza, odbywała się 10 czy 20 lat temu, wcześniej, to czy zawsze Ty, Olu, byłaś taka pewna siebie? Czy zawsze byłaś taką osobą, kobietą petardą, kobietą rakietą, tą, która wszystkich dookoła inspiruje? Co też zmieniło Ciebie? Co było takim głównym momentem, który zmienił Ciebie w Twojej karierze? Świetne pytanie, bo u mnie to sinusoida trochę jest. Bo moja mama jest nauczycielką, moja mama cudownie mnie wychowała właśnie w takim poczuciu zdrowej pewności siebie i to było cudowne. Jako dziecko byłam pewna siebie, się dobrze uczyłam, wiesz, byłam po prostu takim szczęśliwym, spełnionym dzieckiem. To czy może nawet nie tylko słowo dziecko, ale to też do lat nastoletnich. I rzeczywiście, wiesz, wychowałam się z taką ciekawością świata. Ja bardzo wcześnie miałam komputer w swoim pokoju. W ogóle jak mając 9 lat zrobiłam przypadkiem pierwszą stronę internetową i to w Wordzie było. To w ogóle był też świetna historia. Wiesz, to była już taki przełom lat, końcówka lat 90., tak? No bo 9 lat, tak, to była końcówka lat 90. Mam w domu komputer, jeszcze tam to był Windows 9.5, z tego co pamiętam. I na tym komputerze jest, wiesz, jakiś Word, jest notatnik, Saper, wiesz. Saper, tak. Ja to wszystko miałam rozpracowane do perfekcji, bo w ogóle Sapera to ja tam w sekundy rozwiązywałam. Także wiesz, na tym polegało. I pewnego dnia, pamiętam to, naprawdę bardzo dobrze to pamiętam, otworzyłam Worda, ja tam, wiesz, wszystko klikałam po kolei, tam było zapisz jako HTML. I zapisałam sobie jako HTML i potem ja miałam taką manierę, że lubiłam sobie każdy plik otwierać notatnikiem, wiesz, jakiś plik Excel otwierałam notatnikiem, jakiś coś tam sobie i patrzyłam, co tam jest i mnie to tak ciekawiło. No i potem sobie tu zapisałam tego Worda jako HTML, otworzyłam notatnikiem i tak popatrzyłam, tutaj coś jest sensownego napisane, tak jakby wychodzi to, co sobie napisałam w tym pliku. I wiesz, i tak zaczęłam sobie to obczajać. Potem, wiesz, teraz jakieś coś kolejnego zrobiłam, znowu zapisałam tu, otworzyłam, tak patrzę, coś tu się dzieje. Wiesz, no wiedza wtedy z HTML-a, tworzenia stron była żadna moja. W internecie też były bardzo śladowe informacje, więc ja tam sobie coś kombinowałam, coś ogarniałam. Potem rok czy dwa lata później już mieliśmy dostęp do internetu. Ja bardzo wcześnie miałam też stały dostęp do internetu. Pamiętam, że jak miałam takie, musiało być jak miałam 12 lat, że już miałam takie SDI, to się wtedy nazywało, stały dostęp do internetu. I my wtedy sobie to zrobiliśmy tak, że ja byłam wtedy dzieckiem, więc nie do końca wiem, czy to było legalne, czy nie, ale mieliśmy jakby jedno SDI kupione i dookoła bloku kabel szedł i sobie nasi ojcowie zrobili tak, wiesz, że kablami w ogóle jakieś dziury porobili w elewacji, wiesz, do każdego mieszkania, że ten kabel, że cały blok miał stały dostęp do internetu. Nie wiem, jak oni to zrobili. Trzeba matką wynalazków, więc bardzo wcześnie miałam stały dostęp do internetu. Pamiętam, że cała klasa, wszyscy do mnie przychodzili, wiesz, jak do kafejki internetowej, żeby posiedzieć w internecie, nie? Bo nie było to dodatkowo płatne i z tym łączeniem przez, z tym, wiesz, dźwiękiem w telefonie. Dobrze, ale bardzo, bardzo długi off-top do twojego pytania zrobiłam, ale już do niego wracam. Więc wiesz, ja bardzo dobrze się czułam w nowych technologiach, w internecie, tworzeniu stron internetowych. Jak przyszłam do gimnazjum, ja już robiłam strony internetowe, kilkadziesiąt ponad miałam zrobionych. Ja jeszcze w podstawce nie wiedziałam, jak się do internetu wrzuca. Umiałam robić, wiesz, znałam już, poznałam sama sobie tego HTML-a, już zaczęłam to rozumieć, potem w internecie trochę zaczęłam się dokształcać, ale nie wiedziałam, jak to umieścić w internecie. Czyli robiłam strony w HTML-u, ale no nie w internecie. I poszłam do pierwszej klasy gimnazjum i ja wtedy trafiłam na nauczyciela,
do którego ja po prostu przyszłam. Wiesz, pierwszy raz miałam nauczyciela od informatyki, podchodzę do niego i mówię, wie pan co, no ja znam tego HTML-a, ogarniam to wszystko, ale jak to wrzucić do tego internetu, niech mi pan powie. I pamiętam, że on mi wtedy pokazał taką stronę, ona się prv.pl nazywała, to był jakiś bezpłatny hosting. Jezu, jak ja to poznałam. To ja zaczęłam tych stron tworzyć, jakaś strona klasy, strona jakaś tam na zaliczenia, wiesz, zamiast jakiejś prezentacji robiłam strony internetowe. Taka moja pierwsza strona ważna, na której się poczułam tak cudownie, to była strona zrobiona dla mojej mamy. Moja mama ubiegała się o nauczyciela dyplomowanego i takie tam teczki składała z dokonaniami i ona jako nauczycielka miała swoją stronę internetową z materiałami dla dzieci. To musiał być 2003, 2004 rok. Ja bym musiała to dokładnie sobie przeliczyć, ale to było naprawdę, wiesz, z 20 lat temu, żeby nauczyciel miał swoją stronę internetową. Nadal w tej chwili to jest coś wow, nie? Sytuacja. I pamiętam, że ona mi opowiedziała, że tam przed tą komisją tam ubiegała się i że oni wszyscy byli tacy naprawdę pod wrażeniem, że ona ma stronę internetową z materiałami dla dzieciaków, nie? Także to było takie coś ważnego i to było moje gimnazjum, nie? Więc dosyć wcześnie, więc tak wracając do tej pewności siebie. Ja miałam wysoko pewność siebie, miałam pewność siebie dotyczącą tego, co potrafię, że potrafię robić strony internetowe i tak dalej. Była to fajna, zdrowa pewność siebie, którą tam jeszcze kontynuowałam w liceum, wtedy też dużo działałam, uczyłam się programowania, tak? No i została ona trochę zdeptana u mnie na studiach. Jak poszłam na studia, to nie trafiłam takie na kilka bardzo niewspierających osób. Jedna z nich była wykładowcą, druga była osobą, która była u mnie w grupie i słuchaj, dzień w dzień jako kobieta, jeszcze blondynka, nasłuchałam się po prostu tyle rzeczy, że szok. I mogłabym kilka przytoczyć, wiesz, kobieta, inżynier jak świnka morska, ani świnka, ani morska, wiesz, żarty o blondynkach nie będę przytaczać, bo myślę, że każdy z lat 90., kiedy jeszcze to było zabawne, jakieś pamięta, a jeśli nie, to chwała za to, że nowe pokolenia już nie słuchają takich pierdół. No więc tego było sporo. Miałam też wykładowcę takiego jednego, który się tak na mnie uparł, wiesz, on nigdy nikogo nie pytał, tylko że ja byłam jedyną dziewczyną w grupie takiej dwudziestokilkuosobowej, nigdy nikogo, tylko co zajęcia mnie i znowu wykazała się pani elementarną niewiedzą, nie? I wiesz, nikogo nie zapytał przez cały, chyba nawet dwa semestry, a ja byłam kilkanaście razy pytana, nie? I za każdym razem to samo, za każdym razem i o, znowu pani nieprzygotowana, nie? Jezus Maryno, ile można się na jednym człowieku wziąć? No więc, no było tak, było tak. Albo przychodzą, wiesz, wykładowcy na zajęcia, dzień dobry panowie, nie? Pani przecież tu nie ma. No, więc przez 5 lat z dnia na dzień po prostu ta pewność siebie była malutko tak oddzierana, nie? Ode mnie. Więc w momencie, kiedy miałam założyć biznes, bo chciałam założyć, mając 24 lata, jak skończyłam tu studia, jeszcze zrobiłam podyplomówkę z grafiki projektowej, żeby te moje strony internetowe były coraz lepsze, bo pasja była, tak? To bałam się, po prostu bałam się, co ludzie powiedzą, że wiesz, że ja znowu usłyszę, że znowu będę po prostu słuchała takich rzeczy i no bałam się, wiesz, tego, co wróci, ale dzięki temu, że wiesz, ja dopiero takich rzeczy doznałam już jako dorosła kobieta, no, studentka co prawda, ale jako dorosła kobieta, to ja miałam jednak solidnie zbudowane fundamenty przez moją mamę za dzieciaka i byłam w stanie do tego wrócić, ale no, kilka dobrych lat przepracowanie tego wszystkiego mi zajęło. I pamiętam, że też jak założyłam bloga Jestem Interaktywna, miałam taką sytuację, gdzie to musiał być 2017 rok, myślę, że to był 2017. Z tego, co mi się wydaje. Ja miałam, wydałam wtedy e-booka o SEO i pamiętam, że jeszcze takie wyzwanie publiczne zrobiłam, edukacyjne o SEO. I w tamtych latach, kilka lat temu jeszcze tyle osób się nie dzieliło wiedzą o SEO. Jak ktoś, wiesz, zdobył tą wiedzę, to tak kitrał ją.
to jeszcze pamiętam, że to było jedno z takich pierwszych wydarzeń i mi się zlecieli SEO-wcy, skrzyknęli się na zamkniętej grupie i mi się zlecieli pod moje live'y. I ja wtedy się znowu, wiesz, nasłuchałam takich tekstów z dziadziałych z lat 90., wiesz, znowu, no nawiązujące do płci, to mi się nawet nie chce powtarzać. Ale nasłuchałam się, co ja tam było, że o, moja dziewczyna powiedziała, że ona się krzywo umalowała, jakby to miało wpływ na to, co ja mówię, nie? Wiesz, zrzucanie merytoryki do krytykowania wyglądu, podważanie kompetencji krytykowanie wyglądu, co jest naprawdę strasznie słabe. Albo znowu, że o, strony to ona sobie może w pamiętniczku pisać. No halo, Jezus Maria. Potem wiesz, jak ja patrzyłam na tych facetów, gdzieś tam popatrzyłam, wiesz, na LinkedInie, czym oni się zajmują, to okazywało się, że oni mieli 3-4 razy krótsze doświadczenie niż ja. I to jest w ogóle smutne, nie? W jaki sposób można takimi stereotypami pojechać, nie? Nie zadając sobie nawet trudu, żeby zobaczyć, tak, czym ta osoba się zajmuje, ile lat, co zrobiła, i to było przykre. I wiesz, i wtedy w tym 2017 znowu ta pewność siebie mi w dół wróciła. Pamiętam, że musiałam wtedy też bo pamiętam, że wtedy też trochę chwilę później miałam występować na I Love Marketing na 1000 osób, gdzie oni mi tak znowu tą pewność siebie no podeptali. Musiałam wrócić też wtedy w ten proces terapii, żeby sobie, wiesz, przepracować to, żeby zdać sobie sprawę, że to, co oni mówią, to jest o nich, a nie o mnie. I powiem ci, że w momencie, kiedy sobie zdałam sprawę, że te zewnętrzne głosy, jeśli ktoś właśnie krytykuje, próbuje zdeptać inną osobę, to tak naprawdę świadczy o niej, a nie o mnie. I teraz miałam znowu taki mały atak hejterów w sierpniu tego roku. Zaczęłam wypuszczać rolki na różne właśnie takie tematy wspierające w rozwoju biznesu i tak dalej. I jedna z rolek organicznie mi się poniosła na tam ponad 200 tysięcy osób. I znowu, wiesz, wyszłam poza banieczkę osób, które nawet nie miały potrzeby, żeby sprawdzić, czym się zajmuję, co zrobiłam i tak dalej, tylko od razu, wiesz, zobaczyły twarz, stwierdziły, trzeba skrytykować. I powiem tak, że gdybym nie pracowała nad sobą, nad tą pewnością siebie, gdybym nie poznała różnych narzędzi do radzenia sobie, znowu by było w dół, ale nie było. I okazało się, że w momencie, kiedy sobie zdajemy sprawę, że jeśli ktoś mówi takie rzeczy, to jest najczęściej o nim i próbuje zdyskredytować drugą osobę, bo tak naprawdę sama ta osoba jest niepewna siebie i to najwyraźniej nie zna innych sposobów, tak, żeby sobie podnieść swoją pewność siebie, docenić siebie, takich wspierających sposobów, tylko robi to poprzez krytykowanie innych i podburzanie, znaczy nie podburzanie, pod słowami brakło, zabrakło, ale deprecjonowanie, wiesz, innych, to w momencie, kiedy sobie zdałam z tego sprawę, to ja już wiem, że to nie jest o mnie, to jest o nich. I to było bardzo odkrywcze. Więc rzeczywiście ja w tym roku rozkwitłam. Czuję, że rozkwitłam, bo drugą miałam taką sytuację, od kiedy prowadzę bloga od 8 lat, gdzie rzeczywiście dużo takich nieprzychylnych komentarzy się pojawiło w jednym czasie. I czuję, że wyszłam z tego silniejsza i że na żadnym momencie to nie sprawiło, że ta pewność siebie opadła, tak jak to było wcześniej. Mhm. Także z wieloma off-topami, ale odpowiedziałam na to pytanie, bo to było bardzo, bardzo ważne pytanie dla mnie. Ta odpowiedź na to pytanie jest dla mnie też szczególnie bliska, ponieważ też sama osobiście spotykałam się z różnymi sytuacjami, gdzie to właśnie najczęściej panowie zwracali mi uwagę, kiedy pracowałam w agencjach SEO, analizując z kimś ruch na serwisie internetowym w Google Analytics i klient potrafił bardzo często z takim wąsikiem powiedzieć, to niech mnie pani teraz połączy albo zaprosi na kolejne nasze spotkanie kolegi, który panią tego nauczył na przykład, nie? Więc w 100% rozumiem. To też z mojej strony wymagało przepracowania, nie? Więc to tak. Jest dla mnie w 100% zrozumiałe.
Chciałabym skończyć tak na chwileczkę taki temat mniej przyjemny, o którym teraz rozmawialiśmy. Chciałabym się skupić na tym, co Oli Gościniak przynosi największą satysfakcję w pracy. O, no to fajny temat. Co mi przede wszystkim daje satysfakcję, kiedy widzę efekty. Kiedy widzę efekty, że to, czego ja uczę, przynosi właśnie efekty moim kursantkom. Czyli te medale, które dzisiaj pokazywałam. Jak mi ktoś, bo ja mam taki, wiesz, formularz zgłoszenia dla kursantek, że po odbiór tego medalu, o którym przypominam dodatkowo. I w momencie, kiedy ja widzę, że mi tutaj pojawiła się kolejna osoba, której stuknęło 100 tysięcy na sklepie, do biznesu, który ja pamiętam, jak jeszcze zakładała, powiedzmy, rok, dwa lata temu i się zastanawiała, czy to dobry pomysł, czy nie, a ja się boję i w ogóle, i wiesz, i ma efekt finansowy i jeszcze czerpię z tego ogromną satysfakcję, to sprawia, że ja jestem usatysfakcjonowana. No bo widzę, że wiesz, że to, co robię, robię po coś. Nie? To jest niesamowite. I też bardzo satysfakcjonujące jest rozmawianie z tymi osobami, wspieranie ich, oglądanie, jak rozwijają swoje skrzydła. Nie? To jest coś, co mnie napędza i to mnie od zawsze napędzało. Kiedy zakładałam bloga, no bo tak jak powiedziałam, bałam się, nie? Że to te wszystkie rzeczy, które usłyszałam na studiach, wrócą, bo źle wtedy, naprawdę źle to zniosłam. Ale sobie zrobiłam takie dlaczego, wiesz, takie, znalazłam takie swoje dlaczego ja mam to robić, dlaczego ja mam się tym zajmować. I to moje dlaczego to było, że jeśli dziennie pomogę jednej osobie założyć tą stronę, założyć biznes, może wiesz, przebranżowić się, albo pójść za pasją, tak, albo zyskać niezależność finansową, bo mam mnóstwo mam, które często są niezależne finansowo i muszą męża, wiesz, o 5 zł, wiesz, na waciki poprosić, tak? Albo na cokolwiek innego. W ogóle przecież ja mnóstwo miałam dziewczyn, które do mnie przychodziły i mówiły: Ola, wiesz co, chciałabym kupić twoją książkę, ale mój mąż nie pozwolił mi kupić. Nie, książki za 49 zł, czy tam, no kiedyś ona była za 39 nawet. Przepraszam, ale po prostu ciągle po prostu dla mnie to jest... Nie do pojęcia, ale to są, wiesz, często dziewczyny, które chcą być niezależne finansowo, żeby mieć swoje konto ze swoimi pieniędzmi i zapracowanymi przez siebie. I kiedy widzę, że one działają, że one tworzą, to jest coś pięknego. Byłam ostatnio na jednym z live'ów, które organizowałaś, z dziewczyną, która specjalizuje się w sprzedaży na Etsy. Ona też bardzo często właśnie mówiła o tym, jak wyglądała jej kariera zawodowa. Chciałabym teraz zapytać ciebie o pracę na etacie. Gdyby Ola Gościniak miała teraz pracować w trybie 9:17, 8:16, to jaka byłaby to praca i jakby się Ola w tym spełniła, jakie byłyby twoje odczucia? Nie sądzę, żebym się spełniła. Ja w trakcie studiów 4 lata pracowałam w różnych miejscach i miałam problem. W każdym z nich czułam się niedopasowana, w każdym z nich czułam się ograniczana. No, miałam... No, problem polegał na tym, że wiesz, osoby, które były moimi szefami, mówiły mi, co mam robić, kiedy mam robić, jak mam robić. I tu się, tutaj się pojawiał problem. A ja myślę bardzo nieszablonowo. Ja mam wrażenie, że mnie nie da się zaszufladkować. I to mi właśnie daje ten biznes, że mogę puścić te wodze kreatywności, mogę robić to, na co mam ochotę, mogę robić to w takim wymiarze, w jakim chcę robić i nadal mieć 2 miesiące wakacji nad jeziorem, tak? Co jest dla mnie istotne. Także nie sądzę, żebym się gdzieś na etacie sprawdziła. A za co w takim razie doceniasz tą pracę obecnie, którą wykonujesz?
Ta elastyczność przede wszystkim, że mogę to dostosować. Ja też, jak zeszłam w ciążę zagrożoną z moją córeczką Agusią, to ja dużo leżałam, ja nie mogłam pracować, a dzięki temu, że ten biznes rozwinęłam, to mogłam odcinać po prostu kupony tego, nad czym działałam wcześniej, no bo tak wypozycjonowałam swoją stronę, że odwiedzało mnie w tamtym czasie ponad 20 tysięcy osób z Google'a i to na frazy transakcyjne, tak, i oni kupowali moje kursy. Pamiętam, że włączyłam sobie wtedy ciągłą sprzedaż moich produktów, żebym nie musiała tutaj w ramach kampanii działać. No i wiesz, mimo hejtów SEO-wców, co ja tam wiem, no dzięki SEO wtedy miałam naprawdę świetny przychód roczny, mimo że w ogóle nie pracowałam, tak? I to było dla mnie istotne, że mogę sobie tak elastycznie ten biznes dostosować. Potem, kiedy Agusia się urodziła, bo ona urodziła się w 7 miesiącu, tylko tyle mi się udało tą ciążę utrzymać, ale na szczęście szczęśliwie, to przez pierwsze półtora roku pracowałam godzinę dziennie. Powiedz mi, na jakim etacie mogłabym pracować godzinę dziennie, a zarobić kilkaset tysięcy złotych, nie? W skali roku. Także to jest ta elastyczność, że mogę to dostosować do swojej sytuacji. Mhm. A jakie jest przesłanie Oli Gościniak dla innych kobiet, które boją się rozpocząć swój biznes? Przeczytajcie raport, jesteś ekspertką, uwierz w to, bo najczęściej te obawy wynikają z, jakby to powiedzieć, nie, najczęściej te obawy są uniwersalne, o. Czyli że nie jesteśmy w tym same. I w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę, że każdy je ma w różnym stopniu, w różnej konfiguracji, to łatwiej nam jest do tego tematu podejść. Okej. Okay. A osoby, które planuje rozpoczęcie właśnie takiego biznesu, co byś na samym początku doradziła? Które z Twoich produktów byłyby najlepsze dla takiej osoby, która myśli o starcie swojego biznesu online? Od czego zacząć, tak? Wiesz co, no mamy tutaj ten raport na początek i ja bym proponowała na start tą książkę Chcę Więcej, która niedługo ujrzy światło dzienne, z tego powodu, że to jest książka, która jest napisana przez 59 kobiet, które są na różnych etapach. Niektóre zaczynają, niektóre zaczynały niedawno, niektóre zaczynały kilka lat temu, są z najróżniejszych branż i ona daje siłę do tego, żeby ruszyć z miejsca. Więc jeśli nie wiecie, od czego zacząć, w ogóle nie wiecie, czym się zajmować, jak to wszystko opakować, to ta książka Chcę Więcej będzie najlepsza. Natomiast dla osób, które już wiedzą, czym chcą się zajmować, mają w głowie plan, chcą po prostu już ruszyć z miejsca, mają wiatr w żagle, no to książka Bądź Online, bo ona pomaga w tym, żeby już stworzyć stronę internetową i działać w online. Czyli jednym słowem wystarczy tak dużo samozaparcia, chęci, dobry pomysł, a resztą już ty, Olu, się zajmiesz i pomożesz razem ze swoją społecznością, każdej osobie, która chce zacząć coś robić online. Dokładnie tak. Okej, okay, super. No to wszystkich zapraszamy w takim razie do społeczności Oli Gościniak, która pomoże w zbudowaniu biznesu. Oczywiście zakupów przy użyciu kodu rabatowego Oli hostingów lh.pl. No i te czerpania więcej. Interaktywna brzmi, jeszcze dodam. Tak, dokładnie. Kod interaktywna. Chyba, że Ola będzie miała jeszcze jakieś inne spersonalizowane kody dla swojej społeczności, to będzie warto zawsze odezwać bezpośrednio w wiadomości prywatnej. Także Olu, ja Ci dziękuję za tę naszą pierwszą część spotkania. Mam przygotowanych dla Ciebie 5 bonusowych pytań. 5 pytań, które są takimi szybkimi pytaniami, które przygotowałam dla każdego z naszych partnerów. Jasne. I każdy z partnerów, którzy będą występować w tym cyklu, będzie na te 5 pytań odpowiadać. I szybkie pytanie, szybka odpowiedź. I chciałabym, żebyś na samym początku opisała swój dzień w pracy, który chciałabyś przeżyć na nowo. Chwila w życiu zawodowym, w której byłaś z siebie najbardziej dumna. Dobre pytanie. A może być to tydzień?
Może być to tydzień. Dobrze, bo wiesz co, tak naprawdę jestem z siebie dumna z tego okresu, kiedy pracowałam godzinę dziennie. Co pracowałam godzinę dziennie przed pracą etatową męża, kiedy była pandemia i resztę dnia się zajmowałam roczną córeczką, a wieczory spędzaliśmy razem. I wiesz, była tylko taka opcja, żeby ten biznes prowadzić, żeby pracować tą jedną godzinę dziennie. Albo w ogóle, bo wieczory, noce absolutnie odpadały ze względu na moje wartości, gdzie pierwszą jest rodzina. Także ja jestem dumna właśnie z tamtego tygodnia, że dałam radę tak naprawdę pracować 5 godzin w ramach tygodnia po jednej godzinie dziennie. I wiesz, jak ten czas wtedy wyglądał? Pierwsza godzina w poniedziałki to był godzina kolu z zespołem, żeby każdy wiedział, co ma robić, i koniec mojej pracy na ten dzień był. W wtorki jedna godzina to było prowadzenie live'a i wiesz, i koniec pracy było potem. W środę jedna godzina, czekaj, to było, aha, jedna godzina to był support kursantów Akademii WordPressa, ta jedna godzina. A w czwartki i piątki godziny, czwartki to była godzina na przykład pisanie e-booka, jakiś wiesz, produkt, nie? Tworzenie merytoryki, a piątki to była godzina na bieżączkę. Odpowiadanie na maile, jakieś może faktury, rozliczanie, wiesz, takie rzeczy bieżące. Także słuchaj, no to było 5 godzin i mogłam albo rzucić pracę daleko, albo mogłam ją rzucić, bo nie, jedna godzina dziennie to nie jest to, żeby dać radę prowadzić biznes, a ja powiedziałam nie, mam jedną godzinę, wykorzystam ją najlepiej jak mogę. Także sobie zrobiłam po prostu tematyczne dni tygodnia, także no, dumna byłam z siebie w tamtym czasie, że świetnie mój biznes wtedy funkcjonował, a ja się nauczyłam priorytetyzowania. Super. To może pytanie, które jest nieco smutne, ale pytanie o dzień, w którym stwierdziłaś, że to, co robisz, nie ma sensu, że wybrałaś złą drogę zawodową, to jaka to była sytuacja, czy to była właśnie ta sytuacja, o której wcześniej wspomniałaś? Tak, to musiał, wiesz co, to był ten 2017, co mi się ci CEO-wcy zrzucili i to rzeczywiście była taka najtrudniejsza sytuacja, ale na szczęście miałam, wiesz, wsparcie, udałam się do osób, które mi pomogły w tym i podniosłam się z tego. Zdobyłam też, wiesz, narzędzia do radzenia sobie w przypadku powtórki. A powtórka na szczęście była dopiero po 6 latach. To trzymam kciuki, żeby kolejna była po 6 albo jeszcze dłużej. Tak, żebyś mogła sobie cierpliwie na tę sytuację poczekać i się przygotować. Teraz pytanie dotyczące osoby, zdania, chwili, książki, filmu. Rzeczy, która zmieniła twoją karierę zawodową na zawsze. Czy jest właśnie coś, co poprowadziło cię do tego miejsca, w którym teraz jesteś? Tak, będzie to chwila, kiedy składałam papiery do liceum. To był impuls po prostu, bo wiesz, ja jestem z tego małego miasteczka i ja tworzyłam te strony internetowe od zawsze, ale nigdy nie wiązałam z tym przyszłości jako dziecko, bo w małym mieście nie miałam wzorców. Ja nie wiedziałam, że to jest zawód. To jest w ogóle hit. Ja nie wiedziałam, że może być taki zawód, że ktoś robi. Myślałam, że to jest takie coś, coś sobie tam klikam, nie? I mi się to podoba. Więc ja jestem z mojej wojskowej miejscowości, więc wiesz, myślałam, no jakie są zawody? No nauczyciel, tak jak moja mama, pilot, nie? No bo z wojskowej miejscowości, sprzedawczyni w sklepie, lekarz, nie? To są zawody. To są znane mi zawody, tak? No i ja miałam wypełnione papiery na biochem, bo miałam lekarzem zostać. No bo to tak stwierdziłam, że a to w sumie takie ambitne, jestem ambitna, nie? Pójdę. No i tak usiadłam na tym schodach pod sekretariatem, 20 kilometrów musiałam dojeżdżać do liceum, więc tam z koleżankami pojechałyśmy, usiadłam, czekam na swoją kolej, żeby zanieść te papiery. I tak sobie patrzę i tak, kurde, ty lekarzem, przecież ty krwi się boisz. Tak sobie pomyślałam, nie? Przekreśliłam i wpisałam matinf. I tak pomyślałam, no, roboty chyba z tego nie będzie, ale przynajmniej lubię to. Więc to była moja myśl. Pamiętam, że wróciłam wtedy do domu i mamie mówiłam, że no, zmieniłam pod wpływem chwili
A mama powiedziała, no i super, nie? Więc zawsze, zawsze mnie wspierała, więc to taka chwila. Super, Nie idealnie. wiem, co bym po tym biochem robiła. A w czym Ola Gościniak jest najlepsza? Co jest twoim największym talentem i jak wykorzystujesz go w swojej pracy? Emik, napadałaś. Naprawdę mi knefadałaś. O sobie już wiesz, przez głowę mi leci moje top 5 galupa talentów. Więc mogę powiedzieć, jakie mam. Ja mam learnera, czyli uczenie się, bezstronność, spójność, ukierunkowanie i czekaj, dyscyplina. I to jest taki mój zespół 5 talentów. I powiem tak, że w czym jestem najlepsza? Może powiem przekornie. Może powiem. Jak zrobiłam sobie ten zestaw tych talentów, to miałam duży problem, o co chodzi z tą bezstronnością. Że po choinkę komuś jest potrzebny taki talent. I w ogóle, wiesz, nie rozumiałam tego talentu. Ale kiedy zaczęłam sobie z nimi pracować, okazało się, że to jest jedna z moich najważniejszych mocy. Bo dzięki tej bezstronności potrafię tak, wiesz, na tyle, na ile umiem obiektywnie spojrzeć na różne rzeczy. Czyli jeśli na przykład są, co by tutaj powiedzieć, no, nawiążę do tego WordPressa, no bo w tym WordPressie siedzimy. Są jakieś dwie wtyczki do robienia czegoś i powiedzmy jest grupa osób, która mówi tylko ta, a potem druga tylko ta, to ja wiesz, wchodzę tutaj i mówię no. No więc słuchaj, jeśli jesteś w takiej sytuacji, wybierz to. Jeśli u ciebie ważne jest to, to, to i to i jesteś w takiej sytuacji, to to będzie dla ciebie odpowiednie. I nie będę z żadnej takiej, wiesz, grup krzykaczy, że o, tylko to, bo mam klapki na oczach i tylko patrzę swoim, mierzę, wiesz, swoją miarą, że każdy musi mieć tak samo jak ja, tylko nauczyłam się, że to mało osób to ma. A ja potrafię tak, wiesz, zrobić taki krok do tyłu i powiedzieć, dobra, to to jest to dla ciebie i tak dalej. Albo czy samodzielnie zrobić stronę, czy komuś zlecić. Freelancerzy powiedzą, tylko zlecić, bo to będzie najlepsza. No dobra, a ja zrobię krok do tyłu i powiem, no słuchaj, no jak nie masz budżetu, żeby kogoś zatrudnić, to co, masz w ogóle nie robić swojego biznesu, bo cię nie stać, żeby komuś ktoś ci zrobił stronę, no to spróbuj samodzielnie, tak, ruszysz do przodu. Także myślę, że to jest moja super moc. O, super. Dostajesz teraz maszynę do cofnięcia się w czasie. Wehikuł czasu. I masz opcję do wrócenia do czasu, kiedy masz 20 lat. Co mówisz sama sobie? Te studia się skończą za 5 lat. Dasz radę. Dziękujemy ci za wspólnie spędzony czas. I już teraz zapraszamy Cię na kolejny nie mniej ciekawy wywiad z naszym następnym partnerem. Kto to będzie? Zobaczysz już wkrótce. Pamiętaj o śledzeniu naszych social mediów. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków z naszej serii. Do zobaczenia już wkrótce.